Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie na krótkim filmiku w ten piękny sierpniowy dzionek. Jest słonecznie, na niebie ani jednej smugi chemicznej. Popadało nam w ostatnich dniach, jest znowu bardzo ciepło, wegetacja ruszyła z kopyta. Jestem przekonany, że będziemy mieli piękny poplon. A my szykujemy się na kolejną enklawę światła. Już niebawem, bo 19 i 20 sierpnia w Reńskiej Wsi w województwie opolskim po raz kolejny spotykamy się. Jest to już nasza 6. enklawa. Ludzie bardzo chętnie i bardzo licznie chcą się spotykać. Poczuli, że to ten dostojny czas, w którym możemy bardzo dużo zrobić i przede wszystkim przekazywać sobie informacje. Informacje zaczęły teraz do nas napływać kryształową rzeką, abyśmy chcieli z niej czerpać do woli. A spotykanie się nas wszystkich razem powoduje, że jak się te pola auryczne spotkają, to mamy piękny wystrzał energii i możemy tą energię zakotwiczyć na naszej planecie, na naszej Matce Ziemi. Nasza Matka Ziemia wspiera nas cały czas, abyśmy teraz mogli dokonać tego kolejnego etapu ewolucji, tego kolejnego kroku, tego skoku kwantowego. I te energie, które teraz napływają do nas, pomagają nam w tym i wspierają nas. Chciejmy te informacje sobie przyswajać, przekazujmy sobie je nawzajem, spotykajmy się, przekazujmy sobie numery telefonów, abyśmy mogli pozostać w kontakcie na jakikolwiek sposób jest to możliwy. Pod tym nagraniem umieszczę wam całą listę prelegentów i ich nagrania jednominutowe, na których powiedzą, kim są i z jaką wiedzą przybywają do nas na Enklawę Światła. Witajcie kochani, ja nazywam się Piotr Stuszek. A ja Agnieszka Ćwieczkowska. Będzie nam niezmiernie miło już niedługo wystąpić dla was u Zygfryda na Enklawie Światła. Wielka wdzięczność Zygfrydzie za zaproszenie. Na tym spotkaniu będziemy mieć przyjemność opowiedzieć wam o tym, jak chronić się energetycznie, jak napisać prawo miru, jak sobie radzić w energiach. Opowiemy również, jak wejść w przestrzeń serca i jak z niej manifestować oraz jeśli wystarczy nam czasu, jak w naturalny, spokojny i pełen harmonii sposób możemy przejść ze świata duchowego w świat materii, czyli powiemy o porodach. Jeszcze również będziemy bardzo chętnie odpowiadać na wasze wszystkie zapytania. Już za chwilkę widzimy się tam. Zdrawiamy was serdecznie. I z wiatrem. Witam cię serdecznie, Zygfryd. Witam też naszych miłych siostry i braci. Nazywam się Chovanes z rodu Szachatuni. Pochodzę z Armenii. Bo niezmiernie jestem ci wdzięczny, że zostałem zaproszony jako prelegent na Enklawę Światła. Na tym spotkaniu chciałbym się podzielić z wami wiedzą, którą posiadam. Wiedza to pochodzi z Rosji. Dosłownie tłumaczenie z języka rosyjskiego oznacza, brzmi tak: koncepcja bezpieczeństwa społecznego. Ta wiedza pozwala dowiedzieć się, jak odbywa się zarządzanie takimi ogromnymi państwami, w ogóle całą naszą cywilizacją na skali globalnej. Kto to jest i co to jest globalny prekursor? Z tej wiedzy możemy się dowiedzieć, co ma wspólnego Atlantyda i obecna, tak zwana z historii nam znana, starożytny Egipt, co ich łączy. I chcę jeszcze powiedzieć, że na przestrzeni polskiego internetu ta wiedza jest całkowicie omijana. Nie wiem dlaczego, może celowa, może nie. W każdym bądź razie o wiele, wiele innych ciekawostkach opowiem państwu na tym spotkaniu. Bardzo mi miło być na tym spotkaniu i podzielić się z wami moją wiedzą. Do zobaczenia. Dzień dobry wszystkim, moi kochani istoty światła.
Chciałam tutaj z przyjemnością podziękować Zygfrydowi za zaproszenie na cudowne spotkanie Enklawy Światła, gdzie będą z pewnością cudowne istoty, cudowne osoby z wiedzą, z mądrością, które chcą się dzielić tym, co czują, co mają w sobie, tą cudowną energią. I chciałabym powiedzieć, nazywam się Barbara Taube. Jestem z kanału Transformacja Umysłu, gdzie przeprowadzam sesje hipnozy, hipnoterapii, gdzie budzę ludzką świadomość i podnoszę ludzi świadomie, tak naprawdę do wyjścia z Matrixa. Wszyscy, którzy są zainteresowani moimi sesjami, zapraszam na kanał Transformacja Umysłu. I właśnie o tym, czym się zajmuję w sesjach, będę mówić na Enklawie Światła. Będę przekazywać troszeczkę informacji, jak wyjść z tego systemu, jeśli oczywiście ktoś jest na to gotowy. Będę przekazywać informacje, co trzeba zrobić, żeby po prostu wyjść, jak trzeba oczyścić podświadomość. I to, co wiem na temat obcych cywilizacji, na temat kontroli, na temat tego, kto zarządza naszym umysłem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Sława Wam! Rady z tej strony! Zapraszam Was na Enklawę Światła, która odbędzie się 19 i 20 sierpnia. Ja swoją mowę będę miał 20 sierpnia i powiem na niej o słowach i o zatrzymaniu starzenia. Cały nasz język jest zaszyfrowany, o czym już mogliście trochę posłuchać na wykładach u Zigiego. I cały język został stworzony w taki sposób, aby przekazać za pomocą słów jak najwięcej informacji, które ułatwiają i wyjaśniają życie. I dlatego znalazły się w tych wskazówkach takie informacje, jak zdrowo żyć i jak długo i szczęśliwie żyć. Więc porozmawiamy o tych wskazówkach, o tych zapisach 20 sierpnia na Enklawie Światła, na którą Was serdecznie zapraszam. Więc do zobaczenia i sława Wam! Jestem szczęśliwa, że mnie zaprosiliście. Mówię to autentycznie, nie jakoś kurtuazyjnie, tylko z poziomu serducha. Taki nietypowy rodzaj wzruszenia odczuwam na poziomie duszy. Jestem bardzo wdzięczna. Dzień dobry, kochani. Ja nazywam się Monika Patkowska i chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić na wydarzenie Enklawy Światła, które odbędzie się już w tym miesiącu w województwie opolskim. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wystąpię w roli prelegenta. Jest mi niezmiernie miło, a temat, z którym pojawię się podczas tego wydarzenia, będzie dotyczył dawnej magii ludowej naszych przodków. Opowiem Wam głównie o tym, czego nie znajdziecie w podręcznikach ani książkach nawet o tej tematyce. To jest wiedza spod strzechy, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Coś, co jeszcze 2-3 pokolenia temu było zupełnie normalną informacją, postawą, działaniem, a dziś jest na wymarciu. I ja mam taką misję, żeby ta wiedza nie odeszła w zapomnienie, bo to jest nasze dziedzictwo. I z tym właśnie tematem pojawię się. Zapraszam bardzo serdecznie na mój wykład oraz innych wspaniałych prelegentów. Do zobaczenia. Witaj serdecznie, nazywam się Adrian Porada. Jest mi niezmiernie miło, że zostałem zaproszony w roli prelegenta na wydarzenie Enklawa Światła w Reńskiej Wsi, niedaleko Kędzierzyna Koźla. Spotykamy się 19 i 20 sierpnia. Mój wykład będzie w sobotę 19 o 11 rano. Zapraszam serdecznie do spotkania się na miejscu.
Będę mówił m.in. o tym, kim jest człowiek we wszechświecie, o mocy człowieka i o tym, jak ją odzyskać. Podzielę się swoimi odkryciami, wiedzą, zrozumieniem o wielowymiarowości istnienia oraz ujawnię sekret, co to tak naprawdę znaczy, że wszystko masz w sobie. Do zobaczenia, zapraszam serdecznie. Witajcie kochani, tutaj Kasia z Holandii. Chcę pokazać Wam, zrobić małą zajawkę tego, parę rzeczy, instrumentów muzycznych, które wezmę ze sobą na festiwalu Zyfryda i Kasi 19-20 sierpnia. Zobaczcie, jakie rzeczy wezmę ze sobą. Harfę kryształową. Misy tybetańskie. Kryształowe piramidy. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem podzielić się z Wami informacją, że zostałem zaproszony na wydarzenie Enklawa Światła. I 20 sierpnia będę miał przyjemność spotkać się z Wami osobiście i przedstawić swój punkt widzenia na temat pracy z energią, na temat pracy z materią, na temat rozwoju osobistego. Będę miał przyjemność opowiedzieć więcej o metodzie, którą wykorzystuję, a metodą tą jest metoda regresingu hipnotycznego. Będzie miejsce na pytania, będzie miejsce na dyskusję, będzie miejsce na rozważanie różnych tematów. Także ja już nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że do zobaczenia. Cześć. Witam wszystkie kochane istotki. Chcę podziękować Zygfrydowi i Kasi za zaproszenie na Enklawę Światła. Będę opowiadała o wydarzeniach na świecie. Nazywam się Regina Róża. Będę opowiadała o wydarzeniach na świecie, ponieważ w 2020 roku, kiedy wyszło to całe szaleństwo, to prawie w moje urodziny właśnie wyszło, że no dostałam koronę na głowę, ja tak powiem. I przez to chcę się podzielić tymi wiadomościami, bo cały czas doszukujemy się prawdy. I w nas jest siła. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję. Kochani, witam Was z całego serca. Nazywam się Grzegorz Jestem. Jestem świadomym bezdomnym i z mojej podróży przy tym potężnym drzewie dębie zapraszam wszystkich Was do naszego pięknego spotkania.
polskiej wsi koło pola. Kochani, przyjadę tam do Was z bardzo potężną prelekcją, moim wystąpieniem, potężnym tak jak ten dom. Zobaczcie, jaka skala do roweru. Mój wykład będzie pod tytułem o tym, że wystarczy tylko otworzyć serce. Będzie o miłości. Miłość jest najpotężniejsza, dokładnie tak jak ten dąb. Dlatego jeszcze raz z całego serca zapraszam Ciebie, słuchaczu, i nie zapomnij przywieźć z sobą tej cudownej radości. Jeszcze raz poproszę rzut na to przepiękne drzewo i do zobaczenia. Do zobaczenia wszystkich tych, którzy gotowi są otworzyć serce. Moi kochani, mamy wielką szansę wyjść z mroku i pójść do światła, czyli pojechać do Zygfryda na Enklawę Światła. Ja się tam wybieram, bo mnie zaproszono. I z tego się bardzo cieszę. Nazywam się Dorota Haładyn-Biel i zajmuję się od 20 lat uzdrawianiem rodu. I nauczę Was, podpowiem Wam, jak to zrobić, żeby to drzewo swoje genealogiczne uzdrowić. Bo to, co zrobicie, będzie miało przełożenie nie tylko na Wasze życie, ale na życie następnych pokoleń, czyli Waszych dzieci, wnuków i prawnuków. Dlatego to jest tak ważne. Podzielę się doświadczeniami, opowiem różne historie, które zasłyszane są w moim gabinecie i będę bardzo, bardzo na Was czekała. Dziękuję. Witamy Was serdecznie w piękny, deszczowy, letni dzień z pola słonecznikowego. Zobaczcie, jakie piękne słoneczniki. Coś wspaniałego i pachną. Bardzo. Zapach niesamowity. O kurczę, jaki aromat. Także cieszymy się, że jest deszcz, bo ostatnie kilka lat w Polsce było bardzo suche i rośliny na tym bardzo ucierpiały i w końcu mogą odżyć w tym roku. Wiadomo, widzicie jak natura działa, że ostatnie 10 lat w sumie było takie suche i to jest taki pierwszy mokry rok, gdzie naprawdę niesamowite mamy roślinki z tego pięknego miejsca. Chcieliśmy Was zaprosić, bo będziemy u Zygfryda Ciupki mieli wykład 20 sierpnia w niedzielę po południu. Reńska Wieś. Będziemy mówili o ekologii, o naszym środku, o tym, jak on działał w tym roku, bo dużo z Państwa stosowało go z bardzo pozytywnymi efektami. Myślę, że będziemy się mogli z Wami podzielić też swoimi doświadczeniami, swoimi obserwacjami. No i zapraszamy do spotkania i do dyskusji, bo będzie na pewno o czym rozmawiać. Ale substancje odżywcze. Ale ogólnie rośnie tutaj wszystko. No widziałaś te nasze pomidorki we foliaku, też tam dosyć no, tak. No jeden pomidor to jest tak wielki, że z daleka, jak zajrzałam tam z daleka do tej, nie szklarenki, tylko foliaka, tak? No. To myślałam, że to dynia wisi. Naprawdę. Jakby ktoś ale ogromny, naprawdę. Ogromny, pomarańczowy. Ja tak patrzę z daleka. Dynia wisi. No, pomidor, myśmy też taki tej... pomidor. Tak, piękny. Cały czas żeśmy to okraszali tam chyba ze 4 albo 5 razy tym growfastem od Eweliny Frihauf, taty od Edmunda. I to jednak przynosi efekty. A tak to jeszcze wziąłem, powiem Ci, rzuciłem tak, machnąłem saletrą amonową. Tak, no. Raz. Bo to jest jakby jedyny nawóz, który ja jeszcze uznaję. Te jakieś takie po tych marketach budowlanych. Boraks też możesz używać. Boraks też super, bo, tak. Bo jak wiemy, w warzywach powinien być bor, bo to jest pierwiastek, który jest nam niezbędny. Tak. Niezbędny do Konieczny. Życia. No i taki jeden z ostatnich chyba festiwali letnich, bo później już jest jesień, chyba że się wszystko przesunie i będzie lato i będziemy mogli się jeszcze z Wami spotkać. Także jeżeli jesteście z okolic Opola, no i nie tylko, bo wiem, że część z Was przyjeżdża z całej Polski właśnie na festiwale. Zygfryd jest dość popularny, także ostatnio było dużo gości z zagranicy, więc zapraszamy serdecznie do spotkania na żywo. Będziemy mieli dużo ciekawych wiadomości nowych na temat natury, ekologii, jak dbać o rośliny, także w domowe, doniczkowe, bo już się zbliża taki okres jesienno-zimowy i wiele z Was ma piękne
kwiaty w domach, także też Wam damy nasze podpowiedzi z naszego doświadczenia. Zapraszamy serdecznie. Trzymajcie się. Jestem przeszczęśliwy, że mogę brać udział w tym wydarzeniu. Ja jako organizator jestem pełen szczęścia i podziwu i wdzięczności dla wszystkich, którzy w tym dziele biorą udział. Będzie nas coraz więcej, nas jest już dużo, a będzie nas teraz sukcesywnie, krok po kroku, coraz więcej. Informacje, które sobie przesyłamy w tym polu morfogenetycznym, tworzą bardzo wiele dobrego. Niedługo będziemy mieli wiele ujawnień, niedługo będą patenty do nas wracać, niedługo będzie w zaawansowanym stopniu dobrobyt do nas przychodził. Już to się zaczyna dziać w fizycznym świecie i przede wszystkim na wizji. Jeszcze do niedawna było to dla nas zakryte, teraz to przychodzi do nas i niebawem każdy będzie mógł to dostrzec, jeżeli tylko będzie chciał. Wszystkiego co najlepsze, ściskam Was kochani i do niebawem na enklawie światła w Reńskiej Wsi. Trzymajcie się, zdrawiam Was.